Ma widzowie, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na Twitcha, tam poddymiamy, zostaw suba, zostaw lajka i zobacz rewind, to wszystko masz w opisie, chłopie. Tam konkretnie wejść i zobaczyć, takie dymówy są, a my fajnie było porozmawiać sobie z Lokwarem, ale może się kimnimy, to się obudzi, bo musimy tutaj porozmawiać o tak zwanych grobach. I my oczywiście kontynuujemy sobie misję, no, ale jak on śpi nadal, ty? Ej, ty. Ja to 3 tygodnie to będziesz robić, wstawaj. Halo, wstaniesz? Wstań dla widza? Nie, no ty, ja tu mam misję do wypełnienia, halo, tu trzeba do widza nagrać misję, no jak? No, wszystko ogarnie... Nie, no co się dzieje? A jak ja ogarnę misję? Przecież trzeba tego. Ale muszę porozmawiać z lokalnym magiem wiosce i zapytać, czy nie ma możliwości pochowania Flory, no ta, czy tam jak ona ma. No ale jak on mi usypia 32 dzień, to co ja mam zrobić? Ty, pobudka. Hej, ty. Nie no. Co się dzieje? Nie no, miały być takie dymy. Jest 5:01. Ja tu miałem normalnie wszystko nagrywać i dymić, ale coś tu chyba nie... Dymy? Halo? Czemu jest taki długi zapis? A, zatrzymam wam, żebyście nie czekali. No, widzowie, zapis zatrzymania, przycisk zatrzymania się przydaje, kurwa, ale nie powinno tak być. Halo? Słuchaj. Ty, to ty nie patrz, ja mu tak... Tyk. On jest nieśmiertelny. A ty co? A ty zbugowany. Pożałujesz tego. O, pewnie pożałuję. Wy jesteście nieśmiertelni, dobra. To jest gra oszukana, bo normalnie to powinni kurczę jakiegoś pana damagę dostać. Zobaczymy, ile się wczytuje. Normalnie to się wczytywało na poprzednim dysku jakieś 20 sekund. A tu... coś wolno. SSD to jest, halo. Nie, to coś z gotikiem. Dobra, zaczynam wam, chociaż już zadawało to. Ty, a to nie jest Korinis? Ty. Czy to Korinis? Nie macie takiego wrażenia, że to jest na 100% Korinis? Tylko z rzeką wokół tego jeszcze? Tam była taka tama, ale... Ty, to się dzieje później, wcześniej? Co się dzieje? Co się dzieje przed bezimiennym? Nie no, przed... Co my zrobiliśmy na końcu Gothica 2? Już nie pamiętam. Nie wiem. Ja mam kurwa jakąś taką pamięć złotej rybki. Tyle gier przechodzę, a ja po roku gram w gierkę i ja mówię tak. Ty, to tak było? Normalnie. Nie no, on go ciągle usypia. Halo. Ty, to nie mam zadym. Nie ma co zadymiać. Bo ja mam 3 misje, ty. Dobra, ale mam pomysł. Idziemy do tego dużego jakby domu. Tam mówimy, że my kumple się zakwaterowali. My jesteśmy ziomkami, pomagamy, że ludzi do pracy mamy. Nawet miałem 3 wysłać, wysłałem chyba z tego co pamiętam, miałem 3 wysłać, wysłałem ich no, chyba trochę więcej. Ty, a wy tu co ty robisz? Co jest? Ja nie wiem, a wy co jest? Co dzieje? A, bo wy tu pracujecie przecież. To jest te osoby, co ich tu wysłałem, tak? Sobie jedzą. No dobra. Okej. Co jest? Fajnie, że tu się... Żona? Mogę pokazać żonką? Jestem zajęty. Widzę. Ty chcesz być zajęta ze mną? Dobra, ochroniarz. Ty, a gdzie jest szef? My do szefita. Teraz znajdziesz pana szefita. Gdzie ty śpisz, gościu? Śpisz gdzieś? Śpisz? A widzę, idziesz. Nareszcie. No jestem. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że tylu no, z nas będzie się ale tak porwało do pracy. Dobra robota, chłopcze. Dla każdego znajdę odpowiednie zajęcie. I co o nich myślisz? Nadadzą się? Z tego co widzę, to zapał do roboty mają, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Zrobiłeś, co do ciebie należało, więc zgodnie z umową dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. Rzecz jasna, dopóki będziecie pracować jak należy. Wszystko. Jak się sprawy mają? Odkąd pomogłeś nam z kilkoma problemami, jest trochę lepiej. Gdyby jeszcze wszyscy twoi towarzysze byli tacy pomocni. Okej. Mamy zakończone misje, czy co? Prawa zabrałem załatwione. Zobaczę, jak Jornowi idzie praca w karczmie. Okej, czyli mamy tutaj nową misję. No i wszystko. Gierka nas tutaj prowadzi.
Zgaduję, że to jest jakby ten główny wątek, którym listę powinniśmy iść, takie główne to są misje. Pamiętajmy, że zawsze, jeżeli naprawdę nie będę miał co robić, a na przykład będzie tak jak dzisiaj 5:05, kiedy to nagrywam, to zawsze możemy pobrać te zlecenia, a ty to kto ty? Czy nikt nie nauczył cię manier? Odłóż broń! Robi, ale ma kurwa składzik ochroniarzy, ty. A to nie jest ten szef? Szef? Czy on nie wrócił jakby z jakiejś wyprawy z miasta? Coś takiego? Może. Ty, a oni tu nadal pilnują tego... Jak ja tu podkraść? Witam. Jak was nie ma? Chłopie, co wy kurwa, w dzień... Nie no, chłopie tylko w dzień pilnują... Poczekaj, co tu się dzieje? Skórzany mierzyk, oczywiście, że biorę rzepy. Co mi zrobicie? A może zapiszę? No może zrobię. Ty, chłopy tylko w dzień pilnują, w nocy nikogo tu nie ma? Nie no, ten zapis, halo, no przeniosłem na dysk. Super śmiga, wszystko zawsze. Zawsze widzowie mam dokładnie ten sam problem. W Gothiku. W Gothiku dwójce miałem, w sensie i tutaj też. Jakby... To śmiga? Kurwa, nie śmiga. Śmiga do pewnego momentu, a w pewnym momencie stwierdza, że żartowałem i sobie już nie śmiga. To strasznie denerwujące. Szczerze mówiąc, czekanie na ten... O kurwa, żeś nie zbagował. Stop. A, przed chwilą zapisywałem, dobra. O nie. Proszę. Dobra, wyskok, przeskok. Kiwka. Hit. Dobra. Jak jest Spider-Man? W ogóle ten Spider-Man, co teraz będzie wychodził, widzowie. Znam się, jest, czekamy. Jak będzie trzech Spider-Manów, to się... To się... Nie znam się na otwieraniu zamków. Giga będzie koks wtedy. Ej, w ogóle mam wrażenie, że... Nie znam się na otwieraniu tyle jest tu rzeczy, które teraz kradnę, że to jest niemożliwe, że nie będzie z tego żadnych konsekwencji. Niemożliwe to jest dla mnie. Ja myślę, że... No nie, no przecież ja z 30 kurwa mieszków ukradłem. 4 mieszki, to jest niemożliwe, że dosłownie nikt mi nic za to nie zrobi. Jakoś nie chce mi się wierzyć. Jak tu jeszcze potka? Cyk. Tyle potek. Jocie, kryńca. A tego? A mieszki? Poka. Ile mają golda? 25. Oj, widzowie. Na bank. Ty, ja mam tyle strzał? O kurwa. Sporo tych strzał mam. Jeszcze tutaj. No może nie jest aż tak dużo ogólnie. Ogólnie nie tak dużo. Ty, co to jest? A to miałem przeczytać, tak. Co tu jest napisane? Co to daje? Pierwszy krąg magii. Nie pamiętam, do czego mi to było potrzebne. On coś mówi, że jest mi to potrzebne, gdybym chciał coś. I tyle. To nie jest księga, którą chciałem. Status Sia. Tego nie czytaliśmy. Dziwne ponigałem, kradzież, no wiadomo, atakowanie zwierzy odhodowanych, no tak, rozprawienie nielegalnych towarów, okej, okay. Morderstwo, targnięcie do domu, dotykanie kufrów, no wiadomo, prowokowanie bujek, informuje się również, że wszelkie zarzuty muszą zostać porzucone, jeśli żaden naoczny świadek nie może zeznawać w sprawie winienia. I takie małe pstryknięcie oczem, że jeżeli zabiję kogoś, w sumie mogę zabić też kogoś, kto widział. Ja rozumiem. To ciekawe, ty, fajne w sumie, bo tak normalnie to w Gothiku pewnie, jeżeli ktoś już widział, to jakby to było chyba zaklepane. Jakby mam przerąbane. Nie chcę brać. I ocie kierynca, oni będą wiedzieć. Może nie? Spróbujmy. Przekonajmy się. No to test jest robiony. Widzowie. Za daleko. Ło, jeszcze kołczan. Ty, a tu łuk? Nie, to warsztat. Ty, a jak się tu skrada? My chyba jeszcze nie umiemy. Dobra. No to ja już wiem, co będę robił. Przez 8 godzin. Dobra, tę amunicję to nie, ale no to bym tutaj skradankę zrobił tak zwaną do domu. Cyk, 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 cyk. Oj, szybciej to idzie. Prawnie. Cyk, cyk, cyk.
tyk, tyk. Na pewno jakbyśmy w kufry umieli. A biorę ci ten młotek. Ty, ale on w szoku. Dobra, nic nie widziałeś. Witam serdecznie. Co się dzieje? O, będzie dość prosta, biorę. Witam, dzięki, pokaż towary. Masz coś ciekawego? Zestaw wytrychów. No ten zestawik możemy kupić, albo nie. Nie wiem. Na pewno jak będę pamiętać. Obcych na wyspie... Że u niego taki zestawik można zakupić. To po prostu był zbugowany w tym, nie? W łóżku. Ale on jakby w teorii w grze spał. Dawaj grzyba. Co ja miałem zrobić? Coś miałem zrobić, dziś miałem iść. Gdzieś, a ty mnie nauczysz, a wy trenujecie to farmerzy, rozumiem. A gdzieś ja miałem iść, widzowie, już zapomniałem, gdzie miałem iść. Trzeba to rozchodzić. Do karczmy mieliśmy iść, zobaczyć jak tam praca idzie. O, witam. Marvin, jesteś wreszcie. Nie powinieneś obierać teraz rzepy albo odpoczywać? Skończyłem już swoją pracę na dziś, a od tych zapachów w kuchni miałem ochotę wyjść na świeże powietrze. Chodź, krótki spacer z pewnością dobrze mi zrobi. Nie, mi po prostu trzeba. Widzowie, mógł być jakiś lag, bo dostałem jakąś informację, mi wyskoczyła, że coś się stało. Sobie pokaźny kawał mięsa, ale nie wiem co. Najlepsze wino z lokalnej. Tak był lag, to spokojnie, tylko jednorazowy. Chyba. Mam nadzieję. I mieć w końcu chwilę, by nacieszyć się życiem. Rozumiem. Pewnie, że tak. A, to może. Najpierw pomyślmy o twoim zdrowiu. Musisz dojść do siebie. Zobacz. Miejscowi trenują wymachiwanie drewnianymi kijami. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio ćwiczyliśmy walkę mieczem z naszym ojcem. Chodź, przyłączymy się do nich. No dobra. Witam. Dobra. Chwytaj za lagę i zobaczmy, który z nas jest lepszym szermierzem. A weźcie sobie, zmieńcie lagę na knagę. Jakoś 10 razy śmieszniej to brzmi. Nie mam zamiaru się z tobą bić? Jesteś chory i powinieneś wypoczywać. No chyba tak. Zabiję kurwa. Nie mam zamiaru. Brata knagą i będzie. Dobrze, już dobrze. Rozumiem, że obleciał cię strach. Zgłodniałem od tego biegania. Co powiesz na świeżo wypieczony chleb? A masz na to złoto? Ja mam. Jestem pewny, że jeśli odpowiednio go podejdziemy, to piekarz z pewnością poczęstuje nas chociaż jednym bochenkiem. Ja mam jakiegoś kurwa bogaty w gierkę. I tam, gdzie ty biegniesz, kurwa? Ten chleb naprawdę dobrze pachnie. Niczego za darmo nie rozdaję. Albo płacicie jak wszyscy, albo nie dostaniecie nawet okruszków. Dość mam już takich darmo. Przeciążenie kodowania. Trzeba było walczyć za swoją ojczyznę. Ale to dziwne, bo jakby... nasze spichlerze. Niczego tu nie dostaniemy. Nie ma co tracić czasu. Nie wiem dlaczego, bo jakby mam GPU 60%, 7. Nie wiem, raz na jakiś czas się przylagnie, a nie wiem dlaczego. Mam pewien pomysł, gdzie moglibyśmy się... No nie tak mi pisze, że przylagnie. Co się dzieje? Kurwa, ty za szybko biegasz, już nie wiem co się dzieje, halo. Ale to fajnie wygląda w ogóle, klimatycznie tak. W nocy jakoś tak gothic wygląda tak kurwa przyjemnie. Co tu tak kurwa tyle... Aby oni tu zginęli, tak? Co tu się... Widzisz te wszystkie butelki? No widzę. To jest to słynne wino z archolowskich plantacji. Moje ulubione. Chyba ktoś nieźle sobie tutaj popił ostatniej nocy. Sprawdź, czy może czegoś nie zostawili. A ja trochę ochłodzę się w rzece. Nie no, jak my menele jebane. Będę butelki zbierać z ziemi. No nie zostawili chyba, no. Zostawili. Może ja pójdę tropem pustych butelek z pewnie. A dobra, czyli w tamtą stronę. Kierujmy się zapachem wina, była taka chyba misja w Wiedźminie, gdzie szliśmy właśnie. Fajna jest też ta animacja. No, niby tu się kończy. W domu. No nie, raczej tu jakby koniec jest. Chyba, że chodzi, że chłop oknem wchodził albo wychodził. Może w domu. Tam? Ktoś śpi? Woda? Ocet? Ocet. Wino? Brak. Tak, spa. Głupcem jest ten, kto sądzi, że zręczność pozwoli być najsprawniejszym złodziejem.
No tak, ja rozumiem jakby, bo to jest taki poradnik w gierek, fajnie to zrobi, że jakby, nie wiem czy tak normalnie jest. Ty beczka, to tu mogą być te wino. No nie, są tu ryby, zawsze to coś. Nie pogardzimy rybką. No może w kufrze, ale nie znam się na otwieraniu zamków, Sadek. Niestety, jakieś ktoś tu monety pogubił. Chłopie, jak ja po... Chyba schylę się jedno. Jakbym nie mógł, to bym zażartował, że chłopie, po takie pieniądze to ja się nawet nie będę schylał. Tam? No coś nie ma tego wina, ty. Nie gra. Coś nie widzę wina. Byłem tak zwanym tropem butelek. Idę i chłopie. Nie ma. Nie ma wina. Jorn. Hej, ty. No ja... Halo. Słuchaj, nie ma wina. Podczas gdy ja pójdę do... Prawda, czy może nie znajdę jakiejś z zawartością? Kurwa. Przecież byłem, nie ma. Jeden, tu pochodzę, no... Tur. No raczej nie. Tu może nie. Bo drzewa nie. Tutaj nie, no i tu się kończy trop. To może tutaj. Nie, no nie ma. A. I tędy musiałem iść, dobra. Nie ma, ty. Mu chcę coś wyjść, tu chcę coś zjeść. Ty, skurzony mieszek, ty nie było wcześniej. Mogę się, mam wrażenie, że się to spawnował po prostu. A dobra, 10 golda. Ty, chcę mu coś wyjść, tu chcę się napić wina. Ty, a co to tak bulgoce tam? Ja muszę zobaczyć, co to jest. Co tu się dzieje? Zarzuć wędką. A ja nie mam wędki. Kurwa. Nie no, jak za daleko, jak tu idealnie jestem. Jakbym ja wiedział, że w takich tych można zarzucać wędką. Nie no, widzowie. Jak za daleko, wskakuj tu. Umiesz? Pewnie, że umiesz. Nie mam wędki. No, kurwa. Można łowić ryby, tylko nie wiedział. Szkoda. Jak my tu... Ty, szkoda, że są w ogóle jedne rodzaje ryb. Ja lubię, jak jest kilka na przykład. O, a to co? Brzmi jak coś... O, co 40 golda kosztuje? Dobra, my jesteśmy bogaci jacyś. Brzmiało jak coś drogiego. Dobra. Nie wiem, gdzie to nawet znajdę. To. A nie. Ty, mieliśmy bagienniaka spalić. To może braciszkowi na bagienniaka wejdzie. Nie ma wina. Nic mu nie wychodzi, nie? Butelki wina są puste. Ani tu pewnie chleba, ani tu wina. Sadek. Cholera, a taką miałem ochotę na wino. Skoro już tu jesteśmy, to może odwiedzimy chatę Kurta. Musi mieć ukrytych kilka butelek jakiegoś dobrego rocznika. No dobra, idziemy jąknąć. Ej, wiecie, ja mam takie wrażenie, że Jorn zginie. Nie grałem w tą grę, ale mam takie serio 100% wrażenie, że zginie. W pobliżu wioski, które kiedyś znalazłem, gdy byłem tutaj za młodu. Moglibyśmy tam usiąść na spokojnie, napić się, zjeść i porozmawiać o wszystkim. Ja myślę, że on zginie. Poszukam tego wina, a ty mógłbyś zrobić nam coś ciepłego do jedzenia. Kojarzysz jeszcze ten przepis matki na rybę w zębatym zielu? Kurt najlepszym rybakiem nie jest, ale z pewnością w jakiejś beczce ukrył kilka świeżych ryb. Masz tutaj przepis i zębate ziele. Resztę powinieneś znaleźć sam w chacie. Ależ go wcześniej. Wystarczy, że zbierzesz wszystkie składniki i podejdziesz do kuchenki. Tak, pamiętaj dzięki. Tylko, żeby przeczytać wcześniej przepis i dokładnie podążać za instrukcjami. W ostateczności możesz też spróbować skorzystać z któregoś rusztu albo ogniska w okolicy. Równie dobrze przygotowuje się na nich jedzenie. Rozumiem, gdzie jest Kurt? Kurt? Mówił coś o czymś, co musi załatwić w lokalnej winnicy. Powinien niedługo wrócić. Dobra. Dawaj przepis. O, ty. Ty, 90 hapsów. Rozumiem. Sporo nawet chyba. Tylko zębate ziele mi się w ogóle kojarzy z jakimś... jakąś giga... Bo jest zębate ziele? 120 i wykorzystuje się do mikstur czasowych. Wydaje się zbyt OP, żeby marnować to na jakieś... normalnie przygotowywanie posiłka. Dobra, ile mam tego... tworzyć. Jeden? To chyba na jeden mnie stać. Abym sobie zjadł coś. Ja cię kręcę.
po zapachu czuję, że wyjątkowo udało ci się niczego nie przypalić na kuchence. Ja znalazłem to wino, ale wygląda na to, że Kurt trzyma je w skrzyni pod kluczem. To dobra okazja, żebyś zobaczył co nieco o kunszcie ślusarza. W końcu te wszystkie lata u mojego mistrza nie poszły na marne. I na zamkach znam się jak mało kto. Pisz mi, master. Pokaż mi, jak otwierać kufry. Pokażesz mi, jak otwierać kufry? Kto wie, kiedy ta umiejętność może ci się przydać. Dotarliśmy tutaj praktycznie bez złotej monety przy sobie. Czasami trzeba trochę pomóc losowi. Widzowie. Jeśli chodzi o otwieranie zamków, to podstawy są niezwykle proste. Do następnego odcinka cała wioska będzie wyczyszczona, gwarantuję wam to. Musisz nasłuchiwać tego, co dzieje się. To moja ulubiona dziedzina. Jeśli usłyszysz kliknięcie, to znaczy, że możesz kontynuować przekręcanie zębatek. A jeśli usłyszysz trzask, no cóż, lepiej, żebyś go nie usłyszał. Pamiętaj, że ten sam zamek za każdym razem otwiera się trochę inaczej. Czasami zębatki są lekko zastane, czasami ktoś niedokładnie przekręcił klucz, a jeszcze innym razem wytrych może tylko częściowo przekręcić mechanizm. Wraz z rozwojem swoich umiejętności będziesz jednak uczył się, jak coraz szybciej otwierać wszystkie z nich, niezależnie od tego, jak skomplikowany jest zamek. Jak ja się, widzowie, będę uczyć, kurwa, no to otwieram, chodź tu. Ja mam to otworzyć, który to kufer, ten? O, prawo. Prawo. Jo, cię kręca, mamy wino. Dobra, wszystkie kufry już nie istnieją. Wszystko. Chodź za mną i się nie ociągaj. Do następnego odcinka, tak. Ja wszystko będę tak wykoksony. Wszystkie najlepsze, kurwa, bronie, jakieś medaliony. No jak ty, no to, ale poczekaj, no to jak się natkniemy na dzikie. Z noc nic nie widać. A nie, już świt. Ty, to tak jak u mnie w sumie, bez 5:30. Docencie, widzowie, lajkiem, jak tu siedzicie na przyczajce. Lajkiem, komentarzem, subem, wpadnijcie do tego. Na Twitcha macie link w opisie. To poświęcenie. Jeszcze tu muszę montować odcinek. Dla widza. To wcale nie tak, że nie muszę wstać. Znaczy w teorii nie muszę. Ale w teorii muszę. W sensie muszę coś zrobić, ale niekoniecznie muszę tego jutro zrobić. Ale by wypadało. Więc no. Ja to raczej muszę wstać. Znaczy nic w życiu nie musisz w teorii, nie? Ale wypadałoby. Mięso kopacze, pozbierajmy, bo to daje te rzeczy jakieś. Cieszę się, że odwiedzamy nowe rejony. Którą mam minutę? 22 minutę odcinka. Słuchajcie, ten odcinek nie będzie aż tak długi, dlatego postaram się zrobić wszystko jak najszybciej i jakby spiąć to w jak najkrótszym czasie. Co tu jest? Ja widzę coś na tym pokładzie. A. Jesteśmy na miejscu. W końcu mamy chwilę, by odpocząć od zgiełku tej wioski i wszystkich nieprzychylnych spojrzeń. Pamiętam, jak jeszcze dobrych 20 lat temu przybyliśmy tutaj wraz z rodzicami w odwiedziny u wuja. Wszystko było jakieś takie inne. Ojciec też jeszcze wtedy był inny. My tu i teraz dokładnie tacy jesteśmy. Tu i teraz, tylko my. Dokładnie tacy, jacy jest. Ale zepsułem. W takim razie wypijmy za tych, których z nami już nie ma. Chyba. Ale mogę. I bagienniaka musimy. Na koniec odcinka, widzowie, palimy bagienniaka. I miejmy nadzieję, że. Wielce, bo niestety nie jestem w Holandii. Chyba nie mogę. Dotrzeć. Marvin, zrobiliśmy to, co było. A mogłem powiedzieć, że jestem w Holandii. Przeżyć. A, już teraz. Nie byłoby za złe tego, co się wydarzyło. W następnym odcinku lecimy do Holandii. I co? Ukradliśmy amulet z grobu własnej matki. Gdyby jakiś mag z naszej wioski się o tym dowiedział, to chyba by nas przeklął. Wojna wszystko zmienia. Sami oddaliby nam ten amulet, żebyśmy mogli uciec. Londram nie ma szans obronić się przed orkami. No co to z grobu? To co? Przecież to nasza stawka. Że gdybyśmy my zostali bronić własnej wyspy. Masz rację, pozostawienie byłoby samobójstwem. Pozostawanie na Londram byłoby samobójstwem. Nie jesteśmy żołnierzami, Marvin. Pozostaw obronę kraju tym, którzy zostali do tego przeszkoleni i którzy otrzymują za to żołd. Pozdrawiam, też nie spierdala, widzowie. Ja tylko tak. Lepsze jutro. Jak ja usłyszę, że wojna, to bierę kompa. Na
fastem do lombardu. On se to opchnie, kurwa, za granicą za 3 razy więcej. Ja tylko bierę i wypierdalam. Tylko usłyszę z... W dniu pełnym przygód? Nic, od razu. Nie interesuje mnie to. Dobrze było w końcu zakosztować zwykłego wioskowego życia. Gorzej jak ci wojskowi by chodzili po domach i mówili, że musimy teraz na przykład jechać na służbę. Może ruszymy do miasta. Nigdy nie miałem okazji zobaczyć tej metropolii. To wtedy... Z opowiadań wiem, że nic... No, jedziemy i cyk do auta. Ewakuacja tak zwana i później dezercja 3 lata. Mam tylko nadzieję, że w końcu potrafili przyrządzić ryby tak jak na naszym Londram. Ale ja bym chciałbym. Pewnie, że się napijmy się jeszcze. Za Londram. Ja wiecie, szanuję kogoś, wiadomo, że jakby trzeba było zabić dla rodziny, to ja bym cyk. Za kogoś albo za coś, albo za siebie bronić, to nie ma. Napijmy się jeszcze raz. Pewnie. Za Archolos. To wiadomo, że wtedy to inna sytuacja. Ale tak, że strzelać, to ja bym nie chciał. Ja nie lubić broń. Hałas i w ogóle głośno. Dobra, wracamy, nie? Już wracać. Wracać? Już teraz? Dopiero co tu przyszliśmy. Kto wie, kiedy będzie kolejna okazja, by tak zrobić. Dobra, mam bagienniaka, wyciągam. Poza tym, zostały nam jeszcze 2 butelki wina. Aha. Chyba nie chcemy, żeby się zmarnowało. No to pewnie. Dobra, dawaj to wino. 1000 expo. No, chyba film został tak zwany urwany. 2 butle wina, to ile my tego wina wypić? O, tak myślałem. Tak to się skończy jakoś. Chyba niebezpiecznie w takim świecie gotika, takim najebanym. Jak ja normalnie się boję, że na przykład mogę nie trafić do łóżka, to dopiero w takim gotikowym świecie. W użyciu. Witam serdecznie. W końcu się obudziłeś. Widzę, że wczoraj nieźle sobie pofolgowałeś. Nieźle wczoraj pofolgowałem. Gdy tu w nocy, paliłem blanty do 4 rano. Paliłem bagienne ziele do 4 rano. Co wyście robili? Film mi się urwał. Jorn stwierdził, że potrzebuje trochę rozchodzić to ukąszenie. Chodziliśmy na mostek. A później dotarliśmy nad rzekę, otworzyliśmy butelkę wina i tak jakoś wyszło. Niektórzy mówią, że nie można pić jak jest się w świecie gotika. Młodość rządzi się można. Swoimi prawami. Ja trzeba stałość rano. Już dzieciakami. Na tym polega to, odpowiedzialność. To, co było bardzo nieodpowiedzialne. Ale się skrało. Wszystkich atrakcji stan twojego brata jeszcze się pogorszył. O kurwa. Co prawda najgorsza gorączka już minęła i jego stan się ustabilizował. Ale nie mamy pewności, jak długo to potrwa. No, na bach padnie. No, zginie od wody. Tak będzie. Co ci żyło? Nie ma co popadać w panikę. Ja zostanę z Jornem i będę go doglądał. No, a ja. Ty spróbujesz zdobyć jakieś mocne lekarstwo. Jorn nie dał rady, musiał wódeczkę. Wiesz, gdzie powinien. To wódeczka nie powinna pomóc? Jak to wódeczka nie pomaga? Mak wody Lokwar. Nieprawdziwa gra. Nie wątpić, żebyś dostał u niego jakiś specyfik na przypadłość twojego brata. Tutaj trzeba wiedzy jakiegoś porządnego alchemika. A jedyny jaki Bodowin. Mi do głowy to Bodowin. Ja że Bodwina, ale Bodowina? Chyba gdzie nie. Znajdę? Wyjdź z wioski w kierunku miasta. Gdy miniesz kotlinę z kaskadami, jego pracownia będzie tuż na wprost. Dobra widzowie. Wiem, że to tylko 28 minut. Palimy bagniaka. Będziemy widzowie spierdzielać, bo jest kurwa 5 rano 30. A tu jeszcze chyba kąpiel zarzucę. Ja co mogę? Mogę kopać? Pewnie tam, gdzie jest możliwość kopania, to mogę, to łętkę. Łętkę trzeba sobie ogarnąć, żeby złowić rybki. To ogarnę pewnie i połowimy w następnym odcinku. A teraz bagienniak. Gdzie jest bagienne ziele? No mieliśmy skręcioszka. Jest, zobaczymy co robi. 30 golda, ale dla widza ukopcimy się pewnie, że tak. Co robi bagienniak? Łe, to samo? Kurde, myślałem, że coś nowego zrobił bagienniak. Że coś poddymione będzie, że jakaś nowa animacja, nowe coś. Ej, tu jest chyba droga w ogóle na skróty. Tak? Da się tu wejść? Na pewno się da. Dobra, jak ja w wolnym... Da się. Dobra widzowie, ale w wolnym tempie nie będziemy tego ogrywać. Ponadto jest późno. Dzięki, zostawcie lajka, wpadnijcie na Twitcha, tam giga dymy. Test Arnolda będzie na kanale, plus wejście na Rewind, tam też będzie Rewind na moim drugim kanale, ale dziwny komik. Do zobaczenia i sorry, że taki
krótki odcinek i jutro będzie normalnie, takie dymy będą jutro, Piocie Krynca. Więc wpadajcie też na wszystkie te socjale i tyle. Dzięki za lajki, subskrypcje i wyświetlenia, jakie robicie. Jest mi niezmiernie miło. Dzięki, że jesteście. Pozdro. Nie wiem, czemu ciągle to robię. Łajcior. Nie mogę zatrzymać. Mogę. Łajcior.